Hej, 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 witam was wszystkich bardzo serdecznie, ja jestem Wojtek, miło mi was gościć w kolejnym odcinku z gry oczywiście Wiedźmin 3 Dziki Gon. Słuchajcie, moi drodzy, troszeczkę rzeczy zrobiłem. Pierwszą taką najważniejszą chyba to jest to, o czym pisaliście mi w poprzednim i chyba przed jeszcze wcześniejszych odcinkach. Mianowicie kupiłem najlepsze yuki, chyba z tego co się orientuję, jakie są dostępne w grze. Mianowicie dają mi 100 pojemności udźwigu, w związku z tym w chwili obecnej z 90 zrobiło nam się 160, co będzie nam dłużej pozwalało na eksplorację świata i ogarnięcie wszystkich innych oczywiście rzeczy. Słuchajcie, dodatkowo też ja w chwili obecnej bardzo zastanawiam się, znaczy może inaczej, nie tyle co się zastanawiam, co chciałem bardzo ogarnąć sobie troszeczkę klejnotów, natomiast, znaczy klejnotów, glifów i tych innych różnych rzeczy, żeby włożyć do naszego pancerza. Natomiast z tym się na razie wstrzymam, ponieważ wchodząc do szałwi rozmarynu, najprawdopodobniej odpali nam się misja z Jaskrem. Natomiast słuchajcie, dzisiaj, co będziemy robić dzisiaj? Dzisiaj będziemy robić zadanie poboczne, teraz żeby wam nas nie skłamać, kwestia życia i śmierci. Tak jak pisaliście i prosiliście, będziemy sobie tutaj ogarniać właśnie maski i inne rzeczy dla Geralta i Triss, żeby udać się na to przyjęcie. I słuchajcie, jeszcze jedną rzecz tutaj jakąś zdobyłem, tylko teraz, żeby was nie skłamać, którą. Egzamin z alchemii, to na pewno, bo to była misja u pewnego zielarza, u którego sprzedawałem trofea, bo okazało się, że teoretycznie tam one będą najdroższe. No nie wiem, czy aby na pewno, ale tak wyczytałem w internecie, więc tak było. I kolejną rzeczą, którą zdobyłem, to bodajże chyba już z dodatku niestety, tylko teraz nie wiem, czy to była misja poboczna, czy nie poboczna. A, bez śladu, nie, to nie było bez śladów. Nie, to też nie było to. Wiecie co, szczerze powiedziawszy nie wiem, którą misję zdobyłem, ale wiem, że zdobyłem jeszcze jedną i ona już raczej, to chyba podchodziło po zlecenia wiedźmińskie. Nie, to może w poszukiwania? Też nie. To słuchajcie, nie wiem, ale wiem, że dostałem jakąś inną jeszcze misję, która gdzieś tam nam się powinna ogarniać. Słuchajcie, lecimy w takim razie do sklepu. Zobaczymy, co możemy tutaj dla Geralta kupić. Szczerze powiedziawszy, chcę zrobić takiego, wiecie, mindfucka Geraltowego. Mianowicie tak troszeczkę go zmodyfikujemy. Zobaczymy w ogóle, jakie stroje są do dyspozycji. Na pewno wiem, że muszę kupić maski, tak? To na pewno dla Triss będzie. No i dla Geralta, tylko nie wiem, jaką dla Geralta kupić. I teraz jest pytanie tylko, czy dobrze idę. Zachowuj się, Wiedźminie. Gdzie to jest w ogóle? To jest gdzieś daleko, bo mi nie pokazuje kroków. Aha, to już jest bliziutko. Powinno być to chyba w tej chałupce. Tylko pytanie, jak się do niej wchodzi. Aha, w ten sposób, dobra. A, my u niego jesteśmy. A to dzień dobry, panie przebierańcu. Tym razem przyszedłeś. Tak, tak, wiosenną kolekcję. Dobra, zobaczmy, co on ma tutaj do kupienia. Czekajcie, teraz tak, lisia maska Triss, to na pewno musimy kupić, to jest pewne. I teraz tak, coś dla Geralta, albo maskę wilka, maskę Arlekina, albo maskę ptaka. Myślę, że kupimy dla niego maskę Arlekina. I teraz tak się okuźwa, jakie to jest drogie. Ej, wiecie co, szczerze powiedziawszy, chyba nie chce mi się za bardzo hajsiwa na to wydawać. Myślałem, że te ubranka będą troszkę tańsze. Wiecie co? Chyba sobie darujemy jednak strój dla Geralta, bo to się trochę mija z celem. Co prawda ja miałem te stroje dworskie i tak dalej. Jeżeli dobrze pamiętacie, w tym pierwszym jakimś takim, w tej pierwszej misji mieliśmy któreś właśnie z chyba ten pierwszy, chociaż ten pierwszy i ten trzeci jest taki sam. Ale mieliśmy coś takiego, tylko że ja to chyba niestety albo sprzedałem, albo coś z tym cholera zrobiłem, że tego nie mam. No dobra, słuchajcie, trudno, ale naprawdę, szczerze powiedziawszy, szkoda mi wydawać pieniędzy, bo no właśnie, szkoda gadać, szkoda też wydawać hajsu, więc nie będziemy się za to jakoś bawić. Myślę, że maska chyba nam wystarczy jak najbardziej. Dobra, wiecie co, czekajcie, właściwie to sobie przebiegniemy, bo tutaj widzę, że droga i tak jest ta sama. Także nie powinniśmy mieć problemu. No i zobaczymy, słuchajcie, co to będzie za misja. Jestem bardzo, bardzo, bardzo wręcz ciekawy. Coś mi na nieludzia wygląda.
Dobra, jest chałupa. A ty byś wryj chciał? Milcz, paruwo. Czekajcie, tutaj wejście było, o ile dobrze pamiętam, od dołu. O Jezus, to sprzątniesz, Boże, kochany, kobieto, weź się ogarnij. No dobra, jest Triss, jest Triss. Masz już wszystko? Możemy iść do Wegelbudów? Tak, możemy. Wszystko gotowe, możemy ruszać. Szkoda tylko, że nie ubrałeś się elegancko, jak prosiłam. Naprawdę oczekiwałeś, że pojawię się tu w koronkowym kołnierzu i z falbanami przy spodnie? Wyglądałbyś świetnie nawet z tiurniurą. Wolę nie pytać, co to takiego. A na razie musi ci wystarczyć Wiedźmin Sotę. To co? Idziemy? Triss, spokojnie, mamy maskę. Co prawda maskę inną niż wilczą głowę, chociaż w sumie jakbym tak kupił tą wilczą głowę i w wiedźmińskim rynsztunku, to kurczę, myślę, że byłoby to całkiem spoko. No ale już nie komplikujmy. Witam szanownych państwa. Jesteśmy gośćmi pani Ingrid Wegelbud. Jezus Maria. Proszę pokazać zaproszenie. Wszystko się zgadza. Znajdziecie panią Wegelbud na podwórzu posiadłości. Nosi maskę papugi. I jeszcze jedno. Miecze proszę zostawić tutaj. O Jezus. No dobra, ale no już... Ha. Dobra, już niech będzie. No jak już nas mówi to. Życzę udanego wieczoru. Wiecie, wydaje mi się, że tutaj jakbyśmy powiedzieli tak, że to jakaś jak to pięknie. Pomyłka to... Strasznie dawno nie byłam za miastem. Dobra, spotkaj się z Ingrid Wegelbud. O nie, płacz już. Przecież to nie jedyny mężczyzna. Nie udawaj, że mnie nie poznajesz. Panu to już chyba podziękujemy. Panie, to tak starych przyjaciół nie poznawać? Hmm? To jakaś pomyłka. Nie znam pana. Nie wygłupię się, Wiwianka. Wszędzie bym cię po tych włosach poznał. Możesz sobie zgrywać wielką panią, ale zanim cię ten baron Edward jakiś tam z rynsztoka wyłowił, byłaś zwykłą... Dosyć tego. Pani powiedziała, że cię nie zna. A to co, nowy jakiś? Jeszcze starszy niż poprzedni? Taki chuj zgrzymiały. Pewnie im mniej może, tym więcej płaci, co? Okej. Okay. Chodźmy, Triss, nie róbmy zamieszania. Wiwianka! Bardziej się lubiłem, kiedy zaszypiałaś powozy przed pasiflorą! Nie mam pytań w ogóle. Służący. Ciekawe, czy moglibyśmy go poprosić o jakieś drinki albo inne pierdały. Tak, tak, jesteś krakenem, no. Moritz? Co ty tu robisz? Mała Marigold, no proszę. A myślałem, że to będzie eleganckie przyjęcie. Tak, ja też się za tobą stęskniłam. Ale darujmy sobie to teraz. Masz jak wydostać się z Nowigradu? Możesz dołączyć do nas. Nie reaguję, zobaczymy, co się stanie. Miałbym dołączyć do was? To znaczy do kogo? Są tam też twoi przyjaciele. Kiedy już zbierzemy się wszyscy, wyprowadzę was. Ty wyprowadzisz? Wybacz, Marigold. Tak jakbym dał się prowadzić kulawemu kaczątku. Żegnam. No okej, dziwna akcja. Kto to był? To stary znajomy, nazywa się Moritz Diefenthal. Potem ci opowiem. Ja bym chciał wiedzieć teraz. Oj, Marigold, Mary... mamy misję na górze. Rozejrzyjmy się tu. Tak, rozejrzyjmy się tu. O nie, Gwint, podziękuję. Słuchajcie, wiecie jak ja reaguję na Gwint, ale naprawdę ja tej gry tak nie ogarniam. W ogóle gdzieś jakby przebłysła mi pewna informacja, że Gwint ma wyjść jako osobna gra. To tak na marginesie. Ale ja raczej nie jestem fanem karcianek, więc jak wiecie. Przepraszam was na chwilę. Pani... Tak, to ja. Ta od Pstrągów. A tak, oczywiście. Proszę mi wybaczyć te środki ostrożności, ale może chodźmy porozmawiać gdzieś na uboczu. No chodźmy, chodźmy.
Jeżeli dobrze pamiętacie, bądź też nie wiem, tutaj musimy ogarnąć sprawę Dziękuję, tego jej syna, się tak? Pomóc. Mój pokojowiec uprzedził mnie, że przyjdzie pani z przyjacielem. Wolałabym, żeby jak najmniej osób wiedziało o ucieczce Alberta, ale skoro pani mu ufa, jak nikomu innemu. O! Łowcy dali o sobie znać? Odkąd napadli mojego sługę na rynku, nie. Wszystko ucichło. Ale jeden ze strażników, którego udało mi się przekupić, powiedział, że coraz więcej mówi się o Albercie. A skąd w ogóle straż dowiedziała się, że pani syn zajmuje się alchemią? Cóż, niestety nie mogę ręczyć. Czy to sam Albert nie pochwalił się komuś jakimś eksperymentem? Jest bardzo beztroski. Całkiem jak jego ojciec. Miły to był człowiek, ale przygłupi. Pożarł go krabopająk. Nie wiem, czy słyszeliście. Musiał dużo podróżować. A skąd? Próbował je hodować. Może powinnam się cieszyć, że Albert znalazł sobie tak bezpieczne zajęcie jak alchemia. Ale wiecie co? Tak mnie trochę zastanawia, dlaczego ta alchemia jest tak ścigana przez tych łowców czarownic. Przecież chociaż faktem, no alchemia to takie trochę od magii, ale kurde, no przecież są zielarze, są, wiecie, są dookoła zielarze i tak dalej, którzy też się zajmują alchemią. Trochę dziwna sprawa, no ale... Chodźmy po Alberta. Gdzie teraz jest? Zabawia gości na przyjęciach, zawsze wszędzie go pełno, więc nie chciałam, żeby ktoś nabrał podejrzeń. Kiedy będzie mógł wyjść? Musimy poczekać, aż goście wypiją tyle, by zauważali już tylko tacę z pełnymi kielichami. To nie potrwa długo. Pani syn jest gotowy do drogi? Będziemy musieli działać szybko. Tak, dopilnowałam wszystkiego. Gdzie go zabierzecie? Lepiej, żeby nie znała pani szczegółów. Będzie bezpieczny, obiecuję. Ale... Proszę zdać się na mnie. Nie pierwszy raz to robię. Wiem i dziękuję. Jak go rozpoznamy? Nosi maskę pantery. Wie, że po niego przyjedziecie i jest bardzo podekscytowany. Obawiam się, że nie do końca zdaje sobie sprawę z niebezpieczeństwa. Jak mówiłam, nie jest zbyt bystry. Proszę się nie martwić. Doskonale się odnajdzie w towarzystwie niektórych czarodziejów. Geralt! Pójdziemy go poszukać. Będę czekać na wieści. Okej, okay, dobra. Odszukaj Alberta Wegebulda, nosi maskę pantery. Biorąc, znając grę, pewnie będzie kilka osób, które mają maskę pantery. Wcale bym się nie zdziwił, natomiast myślę, że użyjemy i tak. Matko, co za potworzysko! No nie mówcie mi, że nie działają wiedźmińskie zmysły. A ty nie masz maski, ty też nie masz maski. Co wy tutaj, kurde, robicie? To jest maska pantery? No to jest chyba maska pantery. Słucham, skarbie. Chociaż... Albert Wegelbud? Dla siebie, słoneczko, to mogę być nawet Adolf Valentino. Adolf Valentino. Ja pierdzielę. Adolf Valentino, no tego jeszcze nie słyszałem. Bez kitu. A wtedy jak nie huknie. Pogonię go jak drobne zdrowia znowu u tej dziwki ratował. Oczywiście zdążyłem uskoczyć w pole i tylko osmaliło mi. No to chyba nie jest on, ale... Tak? Ładna maska. Albert Wegelbud? Nie. Jestem czarną panterą. Ach, panie hrabio. No jednak on. Musimy porozmawiać o wycieczce do Nowigradu. Och, czyli pani jest... Kurde, ja bym szczerze powiedział, że myślałem, że to jakieś kurde dziecko, a to taki kurde, no facet. Tak. Kiedy możemy opuścić posiadłość? No, matka mówiła, że lepiej poczekać, aż wszyscy więcej wypiją. Poza tym później będą fajerwerki, to odwróci uwagę. Kiedy się zaczną, wymknę się do ogrodu. Spotkajmy się w labiryncie. Będziemy tam na ciebie czekać. Dobrze, ale najpierw koniecznie spróbujcie tego różowego Fiorano. Koniecznie. Mam nadzieję, że Albert nie zapomni, po co zorganizowali to przyjęcie. Może poczekamy w ogrodzie? Widziałam tam taki miły zakątek. Triss.
mogę usiąść na tej ławce? Nie, nie mogę. Aha, dobra, czyli musimy iść w tamtą stronę, gdzie nas tutaj prowadzi. Kurczę, chciałbym wykonać tą misję, ale oczywiście to jest gwint, jakżeby inaczej. Dobra, rozumiem, że chodzi o ten zakątek, tak? Może usiądziemy tutaj. Co za ulga zdjąć maskę. Choćby tylko na chwilę. Będziemy mieć stąd dobry widok. I nawet jest wino. Tak strasznie dawno nie byłam na żadnym przyjęciu. To naprawdę miła odmiana po nowigradzkich kanałach. Czy to w takim razie dobry moment, żebym cię zapytał? Tak? O tego czarodzieja, którego to spotkaliśmy. A, Amorice. Geralt, ty to potrafisz spieprzyć sytuację, naprawdę. Skąd się znacie? Geralt, wszyscy czarodzieje się znają. Niektórzy mają ponad 100 lat, a to sporo czasu na nawiązywanie znajomości. W takim razie kiedy go poznałaś? Na innym przyjęciu. Dawno temu. Podszedł do mnie i od razu zaproponował, że przeteleportuje nas w jakieś zaciszne miejsce. Aha. W sumie faktycznie na takiego wygląda. Wygląda mi na takiego. Tak? A mnie wtedy wydawał się słodki. Uganiał się za mną potem jeszcze przez jakiś czas. Miałem wrażenie, że nie przepada za tobą. Myślę, że chętnie widziałby mnie w roli swojej podopiecznej, nie przywódczyni. Ale to ty organizujesz ucieczkę czarodziejów z Nowigradu. Czasami naprawdę nie wiem, jak udało mi się zebrać ich wszystkich. No twój urok osobisty to nie wiem, czy to jest dobry motyw, ale może dajmy po prostu, że charyzmę? Po prostu masz charyzmę. Naprawdę tak myślisz? Pewnie. Ani się obejrzysz, jak będą o tobie mówić żelazna Marigold. I mogłabyś jeszcze nosić opaskę na jednym oku. A ja przez chwilę myślałam, że mówisz szczerze. Oczywiście, że mówię szczerze. Patrz, nawet się nie zrumieniłem. Ktoś idzie. To Albert? Nie, po prostu jakiś zabłąkany gość. Ojej, nie podoba mi się to. Pewnie szuka swojej towarzyszki. Jak w tej elfiej bajce o żabiej pliszce. Inchu, inchu, bak, brocha, pomalutku mała żabko. Cii, chodźmy stąd. No i Triss chyba za dużo. Mam nadzieję, że goście nie upiją się aż tak szybko jak ja. Im szybciej się stąd wyniesiemy, tym lepiej. O nie. Mam zamiar najpierw dokładnie obejrzeć sobie ten ich słynny labirynt. Podobno mają tam rzeźby. Całkiem, całkiem. Całkiem co? Całkiem gołe! Ahaha! Chodź, Geralt! Ja... Geralt! Idziesz? Ja pierdzielę, co ta Triss w ogóle. O, ja mam dziwne wrażenie, że ten nasz... ta nasza misja to nie za bardzo się, że tak powiem, powiedzie. Tak mi się coś wydaje, wiecie? Geralt, idziesz? A przecież jestem za tobą. Taki średni ten labirynt. Uważaj. Boże, co ten alkohol z ludźmi robi, naprawdę. A, niech będzie. I tak pewnie nie będzie tego pamiętać. Pani Marigold! Nareszcie! Przykro mi, że spotykamy się w tak wybitnie niesprzyjających okolicznościach. Dobrze powiedziane. Ale na pewno to nadrobimy. Muszę koniecznie pokazać pani moje receptury alchemiczne. Nikt cię nie śledził?
Chyba nie. Na wszelki wypadek zamieńcie się maskami. Kurde, nie podoba mi się ten motyw. Pójdziemy przodem, a Geralt chwilę po nas. W stajniach czekają na nas osiodłane konie. Dobrze, tam się spotkamy. Nie podoba mi się, słuchajcie, tu się coś wydarzy, co nie będzie fajne, na pewno. Nie wiem, no mam takie przypuszczenie, bo to tak jakoś za... Kurczę, za łatwo idzie, nie? Wiecie, o co chodzi. To są takie przeczucia, kurczę... Dobra, wydostań się z labiryntu. A, śmiesznie. Albert! Albercik, jesteś, ukochany! Nie, nie jestem, to nie Albercik. Tu jesteś! No to jak będzie z tym prywatnym pokazem? W innych okolicznościach dałbym z siebie wszystko. Oj, przepraszam, ja... Aha, czyli jednak... Albert Fegelbut? Proszę się odsunąć, paniko. Czyli jednak... Tylko żadnych sztuczek, bo jeszcze siniaków sobie jaśnie panicz narobi. Nie sądzę. Tak, słuchajcie, myślałem. Podlewaj go! Wiecie co, czekajcie. Nie wiem, czy mogę używać... Jezus Maria, poczekajcie chwilę. Poczekajcie, muszę odłączyć pada od PlayStation, bo nie wiem dlaczego mi wibrował. Nigdy się nie nauczysz. Kurde. Ej, no nie tucz mnie, kurde, dział. Fuck. No weźcie się jakoś tak ustawcie, bo chciałbym was ładnie podpalić wszystkich. Dobra, jeden leży. I drugi też. I trzeci też nawet padł. Ładnie. O, skrzyneczka. Proszę, proszę. Nawet nie wiedziałem, że tutaj będzie. Odpalmy sobie może wzrok. Chociaż mam dziwne wrażenie, że to jeszcze niestety chyba nie będzie koniec tutaj naszych eskapad. Aha. Czyli jednak to nie pokazuje mi dokładnie, jak mam iść. Chociaż nie, pokazuje teraz. Widzicie, ale dobrze wydawało mi się, że to nie będzie tak... Aha, nie mogę medytować. Wiecie co? O, mam pełne zdrowie. Ciekawe. Ale ja wiedziałem, że nie będzie tak łatwo. To było bardzo do przewidzenia. Wiecie, jak idzie coś za łatwo w niektórych grach, to za każdym razem się coś po pewnym czasie, kurczę, na tyle spierdzieli, że będzie po prostu ciężej. Tak jest zawsze, po prostu zawsze. To jest po prostu, to nawet nie ma, wiecie, wyjątku od reguły. Praktycznie w każdej grze właśnie te misje, które... znaczy może nie w każdej grze, ale w większości gier właśnie te misje, które są takie na początku łatwe, 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 zawsze się coś komplikuje i zawsze to jakoś tak, wiecie, działa i trybi. Już zaczynałam się martwić. No, powiedzmy im o trudnościach. Łowcy? Idą tu? Nie, mam jeszcze trochę czasu, ale proszę wysłać kogoś do ogrodu, żeby się nimi zajął. Dopilnuję tego, a wy się pośpieszcie. Wszystko gotowe? Tak. Odebrałam twoje miecze od strażnika, a Ingrid przekazała mi już pieniądze. Jest ich dużo więcej niż myślałam. Cieszy mnie to. Cieszę się, że mogłem pomóc ci je zdobyć. Przydadzą się, co? Wreszcie naprawdę mam szansę, żeby wyprowadzić wszystkich czarodziejów z miasta. Jeśli chciałbyś się pożegnać, wiesz, gdzie mnie szukać. No, na pewno. Pożegnać? A w sprawie tego przy fontannie... Nie powinniśmy. Wiem, że to przeze mnie. Wino uderzyło mi do głowy. Przepraszam. Triss, nie przepraszaj. Pani Marigold? Musimy już iść. Wiem. Uważajcie na siebie. No i super. Zadanie zakończone? Chyba zakończone. Słuchajcie, powiem wam szczerze, że osobiście to zadanie mi się bardzo, bardzo podobało.
całkiem spoko. Taka fajna, wiecie, odskocznia. Nie za bardzo wiem, ile my tutaj właściwie chyba hajsu, to my nic nie dostaliśmy, to Marigold dostała. No ale dobra, teraz albo nigdy, spotkaj się z Triss, więc to słuchajcie sobie zrobimy. Zresztą ja i tak mam jeszcze kilka misji teoretycznie dla Triss do oddania. Mamy misję tą z tą statuetką. Nie wiem za bardzo, czy to będzie akurat teraz możliwość zrobienia tego. To się wszystko oczywiście okaże, wszystko wyjdzie w praniu, także zobaczymy. Natomiast no, mam wielką nadzieję, że uda nam się to teraz zrobić, tak? I słuchajcie, no jeszcze na pewno zrobimy sobie też misję dla Rocha, to jest pewne, więc w przyszłym odcinku raczej chyba tam się udamy i porobimy jeszcze te misje oczywiście, które mogę, które chcę zrobić, a które gdzieś tam mi zostały. Wiem, że jest jeszcze misja z tą czarną perłą, tak, i tam jeszcze jakieś inne pierduki małe, natomiast większość już tak na dobrą sprawę, z tego co się zorientowałem, będzie zadanie zaktualizowane, wróg publiczny? Aha, powiedz Rodowidowi, czego dowiedziałeś się o Filipie. Dobra, ale cały miesiąc z góry. Tak, ale po starych nie mam już pieniędzy. Ale macie co innego, panienko. Dawaj naszyjnik i wynoś się stąd. Łapy precz, bo je pociupam, poucinam, no. Łapy precz, bo poucinam. Geralt, nie musisz. Ale chcę. Bierz swoje rzeczy i idziemy. Idźcie stąd, ale już! Gdybym potrzebowała pomocy, poprosiłabym. Oj, Triss, milcz. Słucham? Masz do mnie pretensje? Pretensje? Nie. Ale należał im się ten naszyjnik. Oni naprawdę ryzykowali, dając mi schronienie. No właśnie. Ryzykowali, to fakt, ale za sowitą opłatą. Tak, ale mogli wziąć pieniądze i sprzedać mnie łowcom, a tego nie zrobili. Czyli jak na nowigradzkie standardy i tak są nadzwyczaj przyzwoici. Błagam cię, przynajmniej ich nie tłumacz. To mógłby być początek ciekawej dyskusji o moralności, ale nie mam na nią teraz czasu. Widzisz, co się dzieje w mieście. Jak mogę ci pomóc? Wszystko się sypie. Sama już nie wiem, co robić. Powinnam jak najszybciej przeprowadzić czarodziejów do portu i załadować na statek. Ale Bertolt i Anis nie dotarli jeszcze do punktu zbiórki. Bertolt i Anis. Kto to? Młoda para. On jest alchemikiem, miał praktykę w Złotym Mieście. Ona studiowała na Aretuzie. Boję się, że ludzie, u których się ukrywali, donieśli straży. Widzisz? Moi gospodarze wcale nie byli tacy źli. Będą problemy z przejściem do portu. Straż wyszła na ulicę. Dlatego nie pójdziemy ulicami. W razie kłopotów mieliśmy się wszyscy spotkać w Zimorodku. Tam w piwnicy jest przejście do kanałów. Ponoć prowadzą do samej przystani. Znam nowigradzkie kanały. Na łowców tam nie wpadniecie, ale to nie znaczy, że będzie bezpiecznie. Dlatego zwracam się do ciebie. Chcę, żebyś znalazł przejście do doków, przetarł szlak dla reszty. I to szybko, bo łowcy lada chwila zwęszą nasz plan. Teraz już rozumiesz mój dylemat? Pomóc wpierw dwójce ludzi i ryzykować ewakuację reszty. Czy iść prosto do Zimorodka i porzucić ich na pewną śmierć? Co mam zrobić, Geralt? O Boże... Słuchajcie, ja nie mam zielonego pojęcia, jak to się tutaj potoczy. Albo nie ryzykuj wszystkiego dla dwójki ludzi, albo im pomóżmy i zaryzykujmy. Ja bym zaryzykował, zobaczymy, co się wydarzy. Powinniśmy pomóc Anis i Bertoldowi. Spisać ich tak po prostu na straty, to okrucieństwo. Dobrze, ale musimy ruszać natychmiast. Czas ucieka. Prowadź. No dobra, zobaczymy, co z tego wyjdzie. Słuchajcie, no ja niestety nie będę w stanie w żaden możliwy sposób cofnąć czasu. Znaczy, mógłbym teoretycznie wczytać grę w razie niepowodzenia, ale myślę, że nie będziemy się w to bawić, bo to jest totalnie bez sensu. Na pewno, o właśnie, tak. Właśnie. Ale powiem wam szczerze, że ten nasz lepszy rynsztunek jest naprawdę świetny. Patrzcie, za 500 bijemy, zajebiście. Gdzie jest ta kryjówka?
Niedaleko na okrawkach. Teraz cii, Geralt. Nie możemy zwracać na siebie uwagi. No to prowadź. W ogóle mogę zdjąć tą maskę jakoś? Chyba nie.